Dzień dobry, moi kochani. Jak zawsze bardzo się cieszę, że Was widzę. Wypiję sobie z Wami dzisiaj kawkę. Pozwólcie, że nie w parku, tylko w dobrze schłodzonym pomieszczeniu, bo jest ciągle 30 stopni. I sądzę, że rzeźkość mojego umysłu będzie większa w takich okolicznościach. Gasnący płomień. Był kiedyś taki film, stary film, który bardzo polecam. Czarno-biały film z Ingrid Bergman w roli głównej. To jest film, zanim go zobaczyłam, przeczytałam książkę. Niesamowity film o gaslightingu, o takiej bardzo wyrafinowanej formie przemocy psychicznej, która polega na tym, że nasz dręczyciel, manipulator, stopniowo sprawia, że zaczynamy wierzyć, że tracimy zmysły. Przestajemy ufać sobie, przestajemy ufać temu, co widzimy, co czujemy. Zaczynamy się zastanawiać, czy naprawdę jesteśmy przy zdrowych zmysłach, czy mamy rację, bo może rację ma dręczyciel, osoba, która mówi o różnych wydarzeniach, okolicznościach, coś zupełnie innego niż my. W tym procesie, bo to jest proces, to jest jeden z bardziej dewastujących procesów w ogóle psychicznych, jedna z bardziej groźnych i wyrafinowanych form manipulacji, bo doprowadzona do końca może sprawić, że popadniemy w szaleństwo. W tym procesie tracimy zaufanie do siebie całkowicie. Przestajemy być sami dla siebie osobą, z której wrażeniami się liczymy. Przestaje liczyć się to, co my sami widzimy na własne oczy, co my słyszymy na własne uszy. Zaczynamy coraz mniej polegać na sobie, coraz bardziej na dręczycielu. Oczywiście o to też dręczycielowi chodzi i taki jest cel jego zabiegów. W tym filmie z Ingrid Bergman, to w ogóle jest niesamowity film, ja wspomniałam już chyba, że najpierw przeczytałam książkę. A książkę czytałam już bardzo dawno temu, więc nie pamiętam, czy film jest jej dokładną adaptacją, ale pamiętam książkę, na podstawie której najprawdopodobniej, tak sądzę, ze względu na podobieństwa fabuły powstał ten film. W książce chodziło o to, że mąż wyjeżdża na weekend, zostawia żonę i w domu dzieje się seria dziwnych wydarzeń. Nie wiem, gaśnie światło lampy, słychać jakieś schody, skrzypienie schodów na strychu, jakieś kroki i tak dalej. Dzieje się szereg różnych wydarzeń, które sprawiają, że żona zaczyna wątpić w swoje zmysły, w swoje postrzeganie, zaczyna uważać, że traci rozum. Z tego, co pamiętam, bo też oglądałam go już jakiś czas temu, w filmie z Ingrid Bergman, młoda żona zaczyna podejrzewać, że jej mąż zamordował swoją poprzednią żonę i w tym momencie właśnie dochodzi do serii dziwnych wydarzeń, nie mieszczących się w głowie, które sprawiają, że kobieta zaczyna podejrzewać, że traci rozum. Oczywiście nie muszę Wam mówić, że w obu przypadkach, tak książki, jak i filmu, te kobiety nie tracą rozumu. Sprawcą tych wszystkich wydarzeń, które okazują się być jak najbardziej wytłumaczalne, jest mąż, który chce doprowadzić żonę do... chce wmówić jej, że zwariowała. Po to, żeby ją kontrolować, po to, żeby mieć ją w swojej mocy. Dlaczego o tym mówię, kochani? Pewnie się zastanawiacie. Chociaż zanim przejdę do tego, dlaczego o tym mówię, podkreślę jeszcze raz, że warto w sieci, pewnie ta książka jest do odszukania, przeczytać tę książkę, a później, bo taką właśnie zawsze kolejność rekomenduję, najpierw oglądajcie książki, a potem oglądajcie, czytajcie książki, a potem oglądajcie ich adaptacje, chociaż choćby najlepsze. Więc tutaj chcę się zatrzymać i podkreślić, że warto najpierw przeczytać książkę, a potem obejrzeć ten film. To w ogóle zjawisko gaslightingu, bo tak się to z języka angielskiego nazywa, to jest zjawisko, nad którym uczeni, naukowcy, psychologowie, psychiatrzy debatują od dawna. Ono nie jest znane dawno, ja nie dam sobie w tej chwili ręki uciąć, ale sądzę, że nie wiem, może dobrych kilkadziesiąt lat, nie dłużej. Jest oczywiście niezwykle trudne do udowodnienia. Poza tym, że popadamy w szaleństwo, zaczynamy wierzyć, że zwariowaliśmy, to też bardzo podstępne i złe jest w tym zjawisku gaslightingu to, że my, że zmienia to naszą mentalność. Po latach bycia poddawanym gaslightingowi, my stajemy się znerwicowanymi osobami, które potrzebują potwierdzenia każdego własnego osądu z zewnątrz, które no, stają się takim homo sovieticus, taką osobą, która właściwie jest ciągle
skłonna czerpać sądy z zewnątrz, która jest, ma niskie poczucie własnej wartości i uważa, że zapewne jakieś osoby z otoczenia wiedzą lepiej, co powinna myśleć, jak powinna postąpić. Przechodząc na kategorie polityczne, myślę sobie, że takie ofiary gaslightingu to są idealni wyborcy dla partii populistycznych i dla partii nacjonalistycznych. Jedna z nich rządzi Polską, ale w ogóle w Europie i na świecie takie partie teraz przeżywają swój niewątpliwy rozkwit i niestety widać taki odwrót od globalizacji i od otwartości do państw narodowych, do takich systemów totalitarnych połączonych z nowoczesnymi technologiami, do kontrolowania ludzi przez władzę, która staje się w bardzo wielu krajach w Europie i na świecie coraz bardziej agresywna i populistyczna. Przyszło mi do głowy, kiedy sobie tak czytam codziennie, bo wiecie, że to robię, wiadomości z Polski, ale też wiadomości ze świata, że ów gaslighting to jest dokładnie to, co zrobiło z nami Prawo i Sprawiedliwość. Prawdopodobnie dokładnie to samo robią populiści i neurotyczni, narcystyczni prawicowcy na całym świecie, przedstawiciele partii, które posługując się takimi właśnie sloganami i działając w podobny sposób jak PiS, wygrywają wybory, bo niestety wygrywają je legalnie. Potem dopiero zaczyna się nielegalne przejmowanie państwa i traktowanie go jak swojego folwarku. Ale wracając z dygresji do głównego wątku, przyszło mi do głowy, że dokładnie to robi, zrobiło już właściwie z nami Prawo i Sprawiedliwość, właśnie gaslighting. My w relacji z Prawem i Sprawiedliwością, bo to jest oczywiście rodzaj relacji społecznej pomiędzy władzą, partią rządzącą a obywatelami, jesteśmy dokładnie takim kimś jak Ingrid Bergman w filmie Gasnący płomień. Albo jak bohaterka tej książki, której tytułu nie pomnę. Jesteśmy osobami, które startując z poziomu zdrowych psychicznie ludzi, którzy rozumieją otaczającą rzeczywistość, rozumieją, co się dzieje, zostaliśmy przez ostatnią niemal dekadę poddani takiemu praniu mózgu zrobionemu przez PiS, przez część mediów powiązanych z PiS-em, albo takich symetrystycznych, liczących na to, że będą mieć korzyści ze współpracy z PiS-em, przez Kościół katolicki, bo to jest cała machina, która w to pranie mózgu była zaangażowana, machina państwowo-kościelno-medialna. Zostaliśmy poddani takiemu praniu mózgu, takiej właśnie manipulacji, że wychodzimy z tego dziś jako ludzie, którzy nie ufają sobie, którzy widząc najprostsze zjawiska, jak złodziejstwo, jak afery, jak manipulacje, jak kłamstwa, nie mogą uwierzyć w to, co widzą i ciągle sobie zadają pytanie, jak to jest możliwe, jak mogło do tego dojść, a może to jest niemożliwe, może tak wielka bezczelność i złodziejstwo jest wariackie i niemożliwe, może to ze mną jest coś nie tak, może to mi się coś wydaje, może ja źle postrzegam tę rzeczywistość. To jest w ogóle leitmotiv rozmów, leitmotiv artykułów prasowych, leitmotiv znakomitych czasami tekstów publicystycznych. Wokół tego wszystko się kręci. Ta inteligencka część Polski, ta biznesowa też, racjonalna, pragmatyczna część Polski, klasa średnia, ludzie, którzy nie należą do wyborców PiS, ciągle się zastanawiają i dają temu upust nie tylko w rozmowach mniej czy bardziej prywatnych, w debacie publicznej, ale we wpisach, w internecie. Takiemu zdumieniu, jak to możliwe? Przecież to jest niemożliwe. Przecież to jest niemożliwe, żeby oni, czyli PiS, robili to, tamto i jeszcze tamto, żeby tak kradli, żeby tak oszukiwali, żeby to coś działo się na naszych oczach, a jakiś przedstawiciel władzy, nie wiem, premier, któryś z ministrów wychodzi i mówi, że to nieprawda. Wychodzi i mówi, że my nie widzimy tego, co przecież widzimy. Coś się dzieje na naszych oczach, a przedstawiciele PiS-u wychodzą i mówią, nie, źle widzicie, to się nie dzieje. I rozumni ludzie, zamiast powiedzieć, kłamią, ja mam rację, no część oczywiście osób tak mówi, ale nie wszyscy, zaskakująco wielka część rozumnych ludzi zaczyna w obliczu tak jawnego kłamstwa i manipulacji zadawać sobie pytanie, obwiniać siebie i zadawać sobie pytanie, ale może ja coś źle rozumiem, może ja coś źle widzę, no nie, no przecież to jest niemożliwe. To jest takie za inteligentne kombinowanie, ja już mówiłam chyba Państwu kiedyś, a jeśli nie, to mówię teraz,
o zjawisku, które nazywam na swój użytek zbyt inteligentnym kombinowaniem. Bywa tak, że inteligent w zetknięciu z jakimś prostym, kompletnie chamem i manipulatorem zaczyna za inteligentnie kombinować. Czyli mówi, nie, no to jest za proste, no ta osoba przecież nie może zrobić czegoś tak kłamliwego i żenującego prosto w oczy. Ona pewnie tak nie myślała, ona pewnie dała się nabrać, ta osoba, pewnie ona sama została wprowadzona w błąd, a może ona chciała inaczej, ta osoba. Po prostu prostodusznemu, uczciwemu człowiekowi, inteligentnemu, który sam ma wiele wątpliwości i jaką taką wrażliwość, nie mieści się w głowie, że można być takim prostakiem i oszustem i zaczynamy za inteligentnie kombinować. Otóż chcę Państwu powiedzieć, żebyście zbyt inteligentne kombinacje wyrzucili do kosza na śmieci, bo prostacy, bo manipulatorzy, bo oszuści, bo złodzieje, bo przemocowcy nie kombinują inteligentnie. Oni po prostu idą jak po sznurku, walą jak młotkiem, jak cepem, idą najprostszą, zmierzają najprostszą drogą do celu i naprawdę Wasze inteligentne kombinowanie jest tu na nic. Uwierzcie sobie, kiedy widzicie to, co widzicie. Uwierzcie sobie swoim uszom, kiedy słyszycie to, co słyszycie. Nie ma drugiego dna, nie ma trzeciego, czwartego, piątego dna, bo i takiego dna jak piąte, szóste dno inteligenci się potrafią dopatrywać. Nie istnieje coś takiego. Jeżeli zaczynacie wątpić w siebie i w taki sposób kombinować, padliście ofiarą politycznego gaslightingu. Po prostu i jesteście trzęsącymi się niewierzącymi w to, co widzą ich własne oczy i słyszą ich własne uszy, ofiarami przemocy i manipulacji i z tego już się trzeba leczyć, a na pewno trzeba się zatrzymać, uświadomić sobie, że to właśnie się dzieje, po prostu. Ta obserwacja dopadła mnie niedawno, kiedy przypominałam sobie ten film z Ingrid Bergman, Gasnący płomień, szukałam go i znalazłam i zamierzam go obejrzeć. Co i Państwu po raz siódmy w tym felietonie już polecam. Uwierzcie ludziom, kiedy pokazują, kim są. Jeśli wychodzi polityk i mówi, jakby sprzyjał interesom Putina i daje projekty ustaw, które wyglądają jak wzięte z putinowskiej Rosji, to on jest proputinowski. To on albo jest rosyjskim agentem w Polsce, albo jest użytecznym idiotą, trawestując, a w zasadzie cytując Lenina. Albo jest kompletnym głupcem, albo ma bardzo złą wolę i widzi, upatruje jakichś swoich interesów w bycia pachołkiem Putina, nawet jeśli ten go o to nie prosił. Po prostu rzeczy najczęściej są tym, na co wyglądają, brzytwa Okama. Inteligentnie kombinujemy często w życiu, szukając skomplikowanych rozwiązań prostych problemów, tymczasem i proste problemy mają często najprostsze rozwiązania i skomplikowane problemy mają często najprostsze rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie, najprostsze rozwiązanie problemu, które Wam przychodzi do głowy jest, i to jest potwierdzone właśnie przez Okama i nazywa się to zjawisko brzytwą Okama, jest często najprawdziwszym rozwiązaniem. Niesławny McCarthy to właśnie mówił, ale w tym wypadku miał rację. Jeśli coś chodzi jak kaczka i gdacze jak kaczka, to najprawdopodobniej jest kaczką. Po prostu. Jeżeli nie jest kaczką, to wtedy należy szukać innych rozwiązań. Jeżeli otwieracie codziennie wiadomości, tak jak ja to robię, czytacie i wszystko wskazuje na to, że partia rządząca niszczy, rozkrada kraj, nie liczy się z jego przyszłością i zwieje potem z ukradzionymi pieniędzmi, mówię o jej członkach oczywiście, niektórych za granicę, to najprawdopodobniej tak jest. Uwierzcie temu, co widzicie. Jeżeli ktoś kłamie codziennie w telewizji, to jest po prostu kłamcą. Jeśli ktoś mówi o pewnych zjawiskach, przekręcając fakty, wpierając Wam w oczy, że źle widzicie, że źle słyszycie, no to jest manipulatorem, który chce Was okraść po prostu. Nie ma tutaj żadnego drugiego czy trzeciego dna. Gdybyście spojrzeli na rzeczy w proporcjach 1:1 i po prostu uwierzyli w to, co się dzieje, zobaczyli to, co się dzieje i nazwali to najprostszymi z możliwych słów, to mielibyście całą diagnozę rzeczywistości, jakiej Wam potrzeba. Wszystko, co jest ponadto, jest interpretacją. Wszystko, co jest ponadto, czyni Was z Was ofiary politycznego gaslightingu. Spróbujcie przeczytać wszystkie wiadomości, możecie to ćwiczenie, doktor Eliza zaleca ćwiczenie, zrobić i w życiu prywatnym, jeśli macie jakieś prywatne problemy, i w życiu publicznym, i obserwując debatę publiczną. Najprostsze ćwiczenie z możliwych bardzo zachęcam.
I wbrew pozorom bardzo rzadko to robimy. Ćwiczenie to polega na tym, żeby spojrzeć na wszystkie rzeczy po prostu jeden do jednego. Nie dopisywać znaczeń, nie interpretować, nie filtrować wydarzeń przez swoje oczekiwania, pragnienia, obawy, lęki. Nie. Po prostu postarać się widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Jeżeli ktoś jest nieuprzejmy, to po prostu jest nieuprzejmy. Jeżeli ktoś mówi jak ruski agent, to po prostu jest ruskim agentem. Jeśli ktoś kłamie, to po prostu jest kłamcą i ma interes w tym, żeby kłamać. Można zastanowić się po prostu, na czym polega ten interes. Jeżeli ktoś jest prawdomówny, to po prostu jest prawdomówny. I tyle. Rzeczy są takie, na jakie wyglądają. Zróbcie sobie to proste ćwiczenie, spróbujcie zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są. Zapisujcie sobie obserwacje przez tydzień w dzienniczku obserwacji, tak jak terapeuci zalecają czasem dzienniczek uczuć. Zróbcie sobie takie obserwacje, nawet dotyczące tylko polityki. Zobaczycie, co niesamowitego wyjdzie Wam na przykład po tygodniu takich obserwacji. I zobaczycie wtedy, że nie potrzebujecie wielkiej publicystyki, rozważań, rozkminy intelektualnej i analiz profesorskich, żeby zrozumieć, jakim krajem jest Polska. Prawdopodobnie zrozumiecie też wtedy, że trzeba pakować swoje interesy i manatki tutaj i jak najszybciej wyjeżdżać do jakiegoś innego kraju, bo aczkolwiek kryzys jest wszędzie na świecie i będzie przez wiele najbliższych lat w takiej czy innej formie nie do uniknięcia, to naprawdę są kraje, w których w kryzysie jest to wszystko lepiej zorganizowane, a w Polsce z wielu przyczyn, o których nie jest ten felieton, więc nie będę o nich teraz mówić, ta dobra organizacja i dbałość o obywateli się nigdy nie wydarzy, dlatego Polska niestety przez co najmniej dekadę nie będzie dobrym miejscem do życia. Gaslighting. Sprawdźcie sobie to. Obejrzyjcie film. Przeczytajcie książkę. Postarajcie się zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są. I w zasadzie nagrałam ten felieton tylko po to, żeby zachęcić Was do tego intelektualnego ćwiczenia i intelektualnej zabawy. Wniosków jestem bardzo ciekawa. Możecie wpisywać w komentarzach. Ściskam mocno i do usłyszenia za dni kilka.